Witam cię bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książak. To jest kolejny film z serii Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na wstępie, jak zwykle, chciałem Cię zaprosić na naszą zamkniętą grupę na Facebooku. Myślę, że warto to łączyć, warto zobaczyć, jak to wygląda od środka. A jeżeli chodzi o to, co dzisiaj chcę powiedzieć, to najpierw takie dosyć istotne informacje odnośnie wczorajszego materiału, takie sprostowanie. Tutaj popełniłem błąd i zauważyliście to w komentarzu, także bardzo dobrze też, że jesteście czujni. Chodzi tutaj o spółkę Dekora, spółkę, która zajmuje się, zajmuje się podłogami, między innymi, w dużej mierze. I tutaj mówiłem o, o ich nowy, nowej informacji. I tutaj oczywiście chodzi o to, że oni zlecili wykonanie takiej hali produkcyjnej. Ja tam powiedziałem, że oni wchodzą w nowy segment, to jest oczywiście oczywiście nieprawda, oni zlecili wykonanie hali produkcyjnej po to, żeby no, prawdopodobnie zwiększyć, zwiększyć swoją, swoją działalność. Informowali tu już o tym w 2020 roku, kiedy mówili, Właśnie, że jakaś firma wygrała przetarg ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w środzie wielkopolskiej dotyczące zakupu nieruchomości przemysłowej, która będzie przeznaczona dla realizacji inwestycji dotyczącej budowy magazynu dystrybucyjnego. No i właśnie na mocy tej wiadomości jest też kolejna informacja, o której mówiłem wczoraj, zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budale, budowy właśnie tej, tej hali. No oczywiście dzięki temu. Spółka Dekora będzie w stanie zwiększyć zakres swojej działalności? No i tylko jedno pytanie tutaj się rodzi. No bo, jeżeli mówimy tutaj o, o tej umowie, no to. Ona będzie zrealizowana do końca marca 2022 roku i Dekora jest ściśle połączona z rynkiem, z rynkiem deweloperskim. Pytanie, czy tam nie będzie jakichś, jakiś problemów, jeżeli chodzi o ten rynek deweloperski, no bo wszyscy wiemy, co się obecnie, obecnie dzieje, jeżeli chodzi o Polskę, czyli mówię tutaj o inflacji. No bo inflacja mocno przyspieszyła, no i oczywiście, żeby zbić tę inflację, można podnieść stopy procentowe, co... Uderzy w wyniki finansowe deweloperów, no i w możliwości deweloperów pod takim względem, że wyższe stopy procentowe oznaczają oczywiście wyższe, wyższe raty kredytu, więc, więc mniej osób będzie stać na ten kredyt, też te często deweloper buduje na kredyt, więc też na to trzeba zwrócić uwagę. No W każdym raz, razie inflacja przyspieszyła, te ceny nakręcają spiralę. No, i jeżeli chodzi o maj, no to ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 4,7% rok do roku w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,3%, czyli cały czas mamy wzrost, jeżeli chodzi o inflację, tutaj są też podane konkretne jakieś konkretne produkty, jak mięso drobiowe o 6,2%, a rok do roku o 18,5%, także mamy tutaj naprawdę bardzo duże wzrosty. Pamiętajmy, że ta inflacja, którą, o której mówi nam GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, to jest inflacja, znaczy jest obliczana poprzez koszyk inflacyjny i tak naprawdę nasza osobista inflacja zawsze trochę się różni, no bo nie jesteśmy takim, myślę, że nikt z nas nie jest takim idealnym statystycznym statystycznym człowiekiem, który, który dokładnie przeznacza pieniądze tak, jak to GUS oblicza. No aczkolwiek widzimy, że, że te ceny rosną, także inflacja mocno rośnie. Zresztą widzimy tutaj na tym wykresie, że, że ta inflacja w maju 4,7% i tak naprawdę przez te, ostatnie, przez te ostatnie miesiące tutaj są same wzrosty. Stąd też nie dziwią wzrosty, jeżeli, jeżeli chodzi o ceny akcji, no bo. Pamiętajmy o tym, jeżeli inflacja rośnie, no to też te pieniądze tracą na wartości, więc warto swoje środki alokować w jakichś różnych inwestycjach. I też nie dziwmy się, że wyniki finansowe spółek rosną, no bo jeżeli ceny rosną, to znaczy, że spółki, firmy różnego rodzaju sprzedają swoje produkty po wyższych cenach, czyli, czyli nominalnie będą zarabiały więcej. Także nie powinno nas to w ogóle dziwić, że, że obecnie bardzo duża ilość spółek, na polskiej giełdzie przedstawia, pokazuje takie lepsze wyniki finansowe, właśnie też po części oczywiście ze względu na tę wysoką inflację. No i takie obniżka stóp procentowych, która miała miejsce w 2020 roku, oczywiście też to napędziła. RPP mówi, że jest to inflacja przejściowa. Coraz mniej argumentów ma za tym, żeby dalej tak mówić, więc może. Będzie sytuacja, w której w końcu, w końcu coś tutaj się ruszy. No, oczywiście, to będzie negatywne dla deweloperów, jeżeli będzie jakaś podwyżka stóp procentowych, no i też po części na, dla, dla innych spółek, no bo już te, te przychody tak nominalnie rosły, nie będą jak rosną w tym momencie. No, aczkolwiek też pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli będzie decyzja o podwyżce stóp procentowych, to pytanie o ile, no bo te stopy procentowe są. Z, są praktycznie przy bliskie zeru, więc pytanie też, czy, czy to będzie jakaś znacząca podwyżka, jeśli oczywiście będzie, czy jednak, jednak mówimy o jakiejś takiej podwyżce bardzo delikatnej. No w tym momencie oczywiście podwyżki nie ma, w tym momencie są niskie stopy procentowe, no ale jeżeli ta inflacja tak będzie rosła, no to prawdopodobnie, jeżeli w czerwcu zobaczymy wyższe jeszcze wskaźniki tej inflacji, no a na ten moment widzimy, że to jest coraz, coraz wyższa inflacja, no to jeżeli jeżeli tutaj. Nic się nie zmieni, jeżeli w czerwcu będzie dalej wyższa inflacja, spodziewałbym się jakichś jednak ruchów z Rady Polityki Pieniężnej. A jeżeli przejdziemy już sobie do, do polskich spółek z giełdy, no to na pewno, na pewno istotna informacja, Synektyk dzisiaj przedstawił swój raport raport półroczny, Synectik ma przesunięty rok obrotowy, także ten, ten, ten raport półroczny, ten drugi kwartał u nich kończy się, kończy się w marcu, też warto na to zwrócić uwagę, że jeżeli patrzymy teraz na Synectik, no to, no to oni już mają za sobą pierwsze, całe, całe pierwsze półrocze. Ostatnio poszli mocno mocno do góry z 30 zł, jeszcze kilka dni temu to było 30 zł, teraz 37 zł, niecałe 37 zł, aczkolwiek już ocierali się o te 40-40 zł, no tam bardziej 38-50 mniej więcej takie wyceny tutaj były, jeżeli chodzi o Synectic. No i te wyniki finansowe za pierwsze, pierwsze półrocze, czyli za dwa pierwsze kwartały tych, tego ich roku brutowego 2021-2021. One, to wyniki za pierwsze półrocze są dobre, ale głównie w, dzięki temu, że, że ten pierwszy kwartał był bardzo dobry, bo tutaj mamy przed sobą ten pierwszy kwartał i widzimy, że zysk netto na poziomie plus 45% rok do roku. I tak naprawdę biorąc pod uwagę, pod uwagę całe pierwsze półrocze jest tutaj dobrze, ale też ze względu właśnie na ten, na ten dobry wynik w pierwszym, w pierwszym kwartale. Widzimy 34 miliony złotych przychodów, to jest są bardzo porównywalne przychody do pierwszego kwartału 2020. Też ten zysk jest, jak mówiłem, dużo lepszy, ponad 3,5 miliona złotych przychodów. W tym momencie, jeżeli popatrzymy na pierwszy, pierwsze półrocze, no to to jest 5,6 miliona złotych zysku, no, skoro w pierwszym... W pierwszym kwartale było 3,5 miliona, no to około 2 miliony jest złotych zysku w tym drugim kwartale, czyli trochę słabiej niż w tym 2020 w drugim kwartale. No co prawda lepiej niż w trzecim kwartale, ale w tym drugim kwartale jednak 2020 było lepiej. No i pod względem przychodów też musimy sobie powiedzieć, że też nie jest bardzo dobrze w tym drugim kwartale, ze względu na to, że jeżeli już sobie przejdziemy do, do przychodów, netto ze sprzedaży, no to mówimy o 61 milionach za pierwsze całe półrocze. 34, 34 było za pierwszy kwartał, no więc tu zeszliśmy poniżej tych 30 milionów, jeżeli chodzi o przychody. W, pier, w drugim kwartale 2020 roku to było 37 milionów złotych, więc tutaj jest duży spadek, jeżeli, chodzi o, jeżeli tutaj chodzi o przychody. No co na pewno cieszy, EBITDA u nich, czyli powtarzalna EBITDA, czyli ta oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych i kosztów badawczo-rozwojowych, zwiększyła się o 7% do 12,4 miliona złotych, no ale znów tutaj mówimy o tym, że to ca w całym pierwszym półroczu. Trzeba przyznać, że ten drugi kwartał no, nie był zbyt dobry w wykonaniu w wykonaniu spółki, spółki Synectic, tak to sobie trzeba jasno, jasno określić, aczkolwiek jakichś dużych spadków tutaj nie było. Jak popatrzymy sobie na tę spółkę, zresztą dzisiaj to było trochę ponad 1% tylko, tylko na minusie, także inwestorzy też jakoś negatywnie tych wyników nie przyjęli. Spodziewałem się, przyznam, trochę, trochę większej reakcji, trochę bardziej takiej negatywnej reakcji. No i mówią tutaj o tym, że oczekują, że drugie półrocze roku finansowego zakończymy z pozytywną dynamiką, dynamiką wyników wśród priorytetów. Operacyjnych jest start kolejnej fazy badań kardioznacznika. No i też trzeba, trzeba sobie powiedzieć, że pod to tutaj jest cała gra, jeżeli chodzi o synektik. No Ten kardioznacznik, który miał ruszyć kolejny badań już na początku 2021 roku, to się wszystko przeciąga przez pandemię. No, aczkolwiek to jest wciąż coś, na co tutaj inwestorzy najmocniej, najmocniej liczą. No i oczywiście. Jeżeli już mówimy sobie o spółce, o spółce Synectic, no to też można powiedzieć, że, że to jest spółka, która już zarabia, no bo jest dystrybutorem sprzętu Da Vinci i na tym zarabia bardzo, bardzo fajne pieniądze, no ale jednak, jednak tutaj patrzymy na przyszłość i to, że ten kardioznacznik powinien... Odmienić praktycznie sytuację w spółce, no bo jednak sama spółka o tym mówi, że to będzie przełom, kiedy, kiedy te wszystkie fazy badań się skończą, aczkolwiek też te fazy badań trochę, trochę trwają. Pamiętajmy o tym, że zawsze w branżach farmaceutycznych, biotechnologicznych te fazy badań jednak trochę, jednak trochę trwają, nawet dosyć dużo trwają. No i jak mówiłem, te przychody są mniejsze, o około 18% w pierwszym całym półroczu. Od pierwszego półrocza 2019-2020, no bo tu jestem przesunięty rok, rok obrotowy. EBITDA jest lepsza EBITDA znormalizowana jest lepsza no ale to wszystko jest zasługą tego pierwszego, pierwszego kwartału. No te wzrosty, które były ostatnio no nie były pod, pod jakieś takie wyniki finansowe pod, tak, możemy, tak możemy twierdzić po tym, że dzisiaj nie było jakichś spadków. Ciężko powiedzieć kiedy będą jakieś konkrety odnośnie, odnośnie tego kardioznacznika no bo na to myślę, że wszyscy wszyscy inwestorzy tutaj, tutaj czekają jeżeli chodzi o spółkę, jeżeli chodzi o spółkę Synektik. warto też zwrócić uwagę, że że, jeżeli chodzi o te zlecenia do realizacji, czyli backlog, na koniec pierwszego kwartału to było 0,9, a teraz jest 4,3, czyli patrząc na to, ten trzeci kwartał powinien być już dużo, dużo lepszy. Też aktywne oferty na koniec okresu 66 porównania do 34, czyli. Mieliśmy taką informację po tym pierwszym kwartale, że drugi może być lekko, lekko gorszy. W tym momencie ten kolejny kwartał już powinien być, już powinien być lepszy, więc też to można powiedzieć na napawa optymizmem. Synektyk też cały czas podpisuje te kontrakty nowe, na m.in. na system Da Vinci. W czerwcu podpisał też takie informacje, znaczy może jeszcze nie, nie podpisał kontraktu, ale złożył znaczącą ofertę w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych na szpitala klinicznego MSWiA w Warszawie na kwotę ponad 10,4 miliona złotych netto na dostawy, montaż, instalację nowego oraz sprawnego technicznie sprzętu medycznego i też taka informacja z, pierwszego, z 1 czerwca o tym, że w też szpital w Warszawie, tylko tym razem inny, umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu obsługi serwisowej systemu chirurgii robotycznej Da Vinci. Więc to jest to, na czym, na czym zarabiają. Łączna wartość prawie 14 milionów, czyli oni naprawdę podpisują bardzo fajne, fajne umowy. Dalej będą wyłącznym dystrybutorem na Polskę. Da Vinci też była niedawno informacja. To te wyniki finansowe za drugi kwartał, stricte za drugi kwartał, moim zdaniem dosyć słabe, aczkolwiek też te. Ten backlog, te aktywne oferty napawają optymizmem na kolejne, kolejne kwartały. No i widać, że jednak inwestorzy nie grali tutaj pod wyniki, tylko bardziej pod to, że no coś może się dziać w końcu z tym kardioznacznikiem, z tym bo tak naprawdę te wszystkie opóźnienia odnośnie kardioznacznika były ze względu na pandemię, ze względu na to, że, że wszystko było pozamykane. Teraz wszystko się otwiera, więc też można myśleć, że tutaj, jeżeli chodzi o ten kardioznacznik, coś się ruszy w spółce Synectic. I też spółka PKN, PKN Orlen, jeżeli chodzi o Orlen 82,38 złotych, przez ostatnie 3 miesiące były wzrosty na spółce, ostatnio przez te ostatnie dni one zostały wyhamowane, mamy teraz jakąś konsolidację trwającą, trwającą kilka, kilkanaście sesji, cały czas jest, jesteśmy na poziomie mniej więcej 82,83 zł. jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę Orlen, no oczywiście można też patrzeć na tutaj ropę Brent i widzimy, że jest to bardzo, bardzo podobnie. Też ona rosła przez ostatni czas, chociaż tutaj zatrzymanie, jeżeli chodzi o tę ropę, absolutnie nie ma. Ostatni, y, ostatnie dni, czyli ten czerwiec. No to są jednak takie niemalże liniowe wzrosty i warto zauważyć, że ta cena, jeżeli chodzi o ropę, jest najwyższa od trzech lat. W 2018 ona była wyższa, no w 2019 też była bardzo, bardzo porównywalna. Aczkolwiek wyższa to była w 2018 roku, to też dosyć istotne, no ze względu na to, co się działo w ostatnim, w ostatnim roku. No jeżeli... Już mówimy o Orlenie, też zawsze warto zobaczyć, jakie oni mają marże. Oni też na swoim, swojej stronie mówią o tym, jakie są te marże. No i za maj widzimy dokładnie, jaka jest cena ropy. Brent, modelowa marża, marża downstream, no to na co najbardziej zwracamy uwagę, po prostu dlatego, że ten segment downstream jest największy w Orlenie. Ona wyhamowała, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że to już są dobre, dobre poziomy. No oczywiście problem jest taki, że nie mamy tu jeszcze wolumenów w sprzedaży, tak? To wtedy byśmy już mogli wiedzieć wszystko. No, nie wiemy, jakie są wolumeny, jeżeli chodzi o sprzedaż, no aczkolwiek sama marża jest na dobrym poziomie. Ona się zatrzymała, bo od początku roku tutaj były wzrosty, zresztą już te wzrosty zaczęły się pod koniec 2020 roku, z tego co, co pamiętam. Listopad 5,2, grudzień 5,3, jeżeli chodzi o te, o te marże downstream. No i później było już coraz lepiej. W tym momencie mamy pierwszy miesiąc, w którym to zostało zatrzymane. No też tam widzimy, że dyferencjał Brent-Ural, czyli różnica między tą ropą Brent i Ural troszeczkę, troszeczkę zmalał. Więc tutaj troszeczkę gorsza sytuacja dla spółki Orlen, no aczkolwiek ciężko się przyczepić, jeżeli chodzi o ten Maj, no bo jest w miarę, w miarę dobrze. No i można powiedzieć, że mamy zielone światło, jeżeli chodzi o kolejną część Baltic Power. URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki, przyznał kontrakt różnicowy dla projektu offshore Baltic Power. To jest szósty, tak, decyzja dla Baltic Power jest szóstą, jaką w sprawie wsparcia dla offshore wydał prezes URE, czyli tutaj nie, nie można mówić o jakimś, nie wiem, zatrzymaniu, o jakichś problemach, jeżeli chodzi o ten Baltic Power. No i umówmy się, jeżeli mówimy o Orlenie, czyli spółce, której, która jest mocno w okręgach zainteresowania Skarbu Państwa, tak to można określić. Raczej tutaj żadnych problemów jakiekolwiek służby, jakiekolwiek organy robić po prostu nie powinny, i tego się spodziewamy, że tutaj te decyzje są pozytywne dla Orlenu i raczej te decyzje pozytywne dalej, dalej będą. No, osobiście. osobiście Troszeczkę zdziwiło mnie to, że właśnie w tym momencie mamy takie, mamy takie zatrzymanie na tym poziomie okolic 82-83 zł. No, ale widzimy, że też przez ostatnie, ostatnie miesiące jednak były tu duże wzrosty z poziomów około 60, więc widzimy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty, jeżeli chodzi o spółkę Orlen. No, widać, że już inwestorzy coraz lepiej do niej, do niej podchodzą. No, tak naprawdę te spadki, spadki, jeżeli chodzi o Orlen, zaczęły się od przyjęcia energii, czyli tak naprawdę zaczęły się od jakiejś tam ingerencji państwa, no, później COVID. W tym momencie z tego wszystkiego, wszystkiego wychodzimy, jeżeli chodzi o spółkę Orlen, no i już jesteśmy powyżej tych poziomów sprzed, sprzed pandemii, no aczkolwiek, aczkolwiek wciąż do poziomów 2019 roku, czy czy, czy czy 2018 i jeszcze troszeczkę nam, troszeczkę nam brakuje. Perspektywy Orlenu są coraz lepsze, no aczkolwiek też pamiętajmy o tym, że tutaj udział skarbu państwa może nie jest jakiś, jakiś duży w akcjonariacie, bo to jest 27,5%, no ale jednak poprzez inne, wszystkie inne OFE i tak dalej, Orlen tak naprawdę można określać jako spółkę, spółkę państwową. No to jednak to jest z jednej strony pomoc, ale z drugiej strony też duża, duża przeszkoda. No każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy jest w stanie jakby podjąć to ryzyko, czyli to, że Orlen po prostu jest w dużej części państwowy. To są plusy, ale to są też duże minusy. No i jeszcze spółka spółka Ambra. Spółka Ambra przedstawiła wyniki, ale ja o tych wynikach już mówiłem finansowych, no bo one, one już były trochę, trochę temu. Te wyniki były bardzo, bardzo dobre, bardzo też obiecujące na kolejne, na kolejne kwartały, z czym Ambra też rosła po nich z tych 19 zł mniej więcej. W tym momencie jesteśmy na 23,40 i też jest tu jakaś konsolidacja w ostatnim, w ostatnim czasie, jakieś wyhamowanie, jeżeli chodzi o te, o te wzrosty, jak już mówimy o spółce Ambra. No i jaka będzie przyszłość? Ambra planuje wydać 30 milionów złotych na inwestycje w roku obrotowym 2021-2022. Oni też mają ten przesunięty rok, rok obrotowy. 30 milionów złotych inwestycja w kolejnych kilku latach średniorocznie 25 milionów złotych. No te nakłady inwestycyjne w tym momencie, jak sobie zobaczymy na capex, czyli te nakłady inwestycyjne były na poziomie 12, 13, 14 milionów złotych. W 2019 były na poziomie 30,8 miliona złotych. Tylko ten 2019 rok, pamiętajmy, on się kończy w czerwcu 2020 roku, mają przesunięty rok obrotowy, więc ostatnio tutaj były te bardzo wysokie nakłady inwestycyjne i chcą je podtrzymać. Także chcą cały czas, cały czas inwestować, jeżeli już mówimy o spółce, pytanie, czy będą jakieś akwizycji? W tym momencie mówią, że nie mają na oku kolejnych akwizycji, ale mają dobrą pozycję finansową, więc jeżeli będzie jakaś potencjalna spółka, którą można przejąć, no to prawdopodobnie w ten sposób to zadziała, czyli po prostu to zrobią, ale też rozwój organiczny, i kreacja nowych produktów może być i jest dla nas efektywną alternatywą. Przykładem są nasze wina z owoców, z polskich owoców w ramach projektu Winiarnia Zamojska, których sprzedaż dynamicznie rośnie. No i też niedawno coraz mocniej mówili o tym, że wchodzą. Coraz mocniej właśnie w ten segment jakichś napojów bezalkoholowych, pod takim względem, że na przykład piwa bezalkoholowe, ale też coraz mocniej wchodzą w wina bezalkoholowe, tego typu, tego typu rzeczy. No, jeżeli, jeżeli widzimy, że wszystko się otwiera, gastronoma się otwiera, robi się coraz cieplej, więc też ludzie będą coraz częściej wychodzić na jakieś, jakieś pikniki, jakieś grille, no to oczywiście też to jest dobry moment dla, dla Amry. Pamiętajmy o tym, że oni jednak największe wyniki finansowe, najlepsze finanse mają w grudniu, w, w właśnie, właśnie w tym kwartale, którym który kończy się w grudniu, czyli przy ich przypadku drugi kwartał i to jest nieporównywalny kwartał z żadnym innym, no, aczkolwiek też ten czwarty kwartał i pierwszy, czyli te kwartały wakacyjne, też zazwyczaj są, są tutaj dobre, jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę Ambra, więc no też liczymy na to, że te wzrosty po prostu tutaj, po prostu tutaj będą, jeżeli mówimy o jeżeli mówimy o spółce Ambra, no to też właśnie właśnie mówią o tym, że, że coraz mocniej wchodzą w segment OZE pod takim względem, że są coraz bardziej samowystarczalni. Obecnie obecnie jeżeli chodzi o fotowoltaikę, no to uruchomienie farmy fotowoltaicznej, która która za, pozwoli pozwoli spółce troszeczkę oszczędzić na rachunkach ze względu na to po prostu że to będzie farma fotowoltaiczna do ich użytku ona za, pokryje 40 zapotrzebowania na prąd zostanie uruchomiona wiosną 22 roku czyli to już całkiem całkiem niedługo tak naprawdę jeszcze trochę trochę ponad 7 8 miesięcy i już będzie ta uruchomiona farma więc tutaj spółka cały czas się rozwija na to trzeba zwrócić uwagę i to jest na pewno duży plus przedstawia coraz lepsze wyniki finansowe. To też jest coraz to też jest plus. Coraz mocniej gospodarka się otwiera. To jest dla nich też oczywiście plus. No, oni też te swoje między innymi sklepy, centra wina, centrum wina mają w, często w galeriach handlowych, nie tylko w Polsce, bo też na innych rynkach oni, oni sprzedają. No, i to jest też spółka, która płaci dywidendę. Co prawda ta dywidenda nie jest jakaś znacząca w stosunku do obecnej ceny akcji, bo to jest tylko 70 groszy, ostatnio było. Ale zauważmy, jaka tu jest regularność, jeżeli chodzi o dywidendę. To jest też na pewno duży plus, jeżeli chodzi o spółkę. Ambra. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty myślisz o no, tych spółkach, o których dzisiaj powiedziałem. No, co myślisz na przykład o Orlenie? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? To, że Orlen jest państwowy, to jest dla ciebie bardziej plus, czy może bardziej bardziej minus? No, i też powiedz, co myślisz o, o synektiku ogólnie, co o tym wyniku finansowym i też o kardioznaczniku. O czy uważasz, że jakoś niedługo będą jakieś istotne informacje, właśnie odnośnie tego kardioznacznika? Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i standardowo życzę samych zysków. Cześć. Trzymaj się.